Witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. Katarzyna Górska, program W Punkt. Rozpoczynamy wieczorną debatę polityczną w Republice, a Państwa i moimi gośćmi w tej pierwszej części są politycy. Tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. W studio pan poseł Mariusz Gosek, Prawo i Sprawiedliwość. Witam bardzo serdecznie. Pan Marek Szewczyk z Konfederacji. Witam bardzo serdecznie. I szanowni państwo, państwo widzą już gości w połączeniu. Jest z nami pan senator Piotr Woźniak z Lewicy. Dobry wieczór, panie senatorze. Witamy. Kłaniam się. Dobry wieczór. I jest pan Robert Sitnik, wicewojewoda mazowiecki, przewodniczący regionu mazowieckiego Polska 2050 partii pana Szymona Hołowni. Witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No szanowni państwo, mamy problem, bo okazuje się, że szef SKW i zarazem szef rządowej komisji, która bada wpływy Rosji i Białorusi w Polsce, ma jednak problemy dość poważne z pamięcią. Tak jak mówiłam, bardzo dobrze pamięta, co robił w 2016 roku Antoni Macierewicz, ale już nie pamięta, co on sam robił w połowie, na przykład w połowie 2019 roku. Dzisiaj był pytany przez telewizję Republika o swoją aktywność na Uniwersytecie w Siedlcach, bo tam razem z jednym z rosyjskich profesorów, zresztą rektorów z jednego z uniwersytetów, panem profesorem Władimirem, proszę, jakie piękne imię, Stromowem, to jest rektor Państwowego Uniwersytetu w Tambowie, współorganizował konferencję Polska-Rosja i proszę sobie wyobrazić, no właśnie, albo może nie, można, nie trzeba sobie wyobrażać, można posłuchać. Posłuchajmy pana generała Stróżyka. Bardzo proszę. Czy utrzymywał, jak długo utrzymywał pan kontakty z profesorem Stromowowym? Nie znam tego nazwiska, bardzo ale nie znam tego nazwiska. Ale współorganizował pan z nim konferencję naukową przed 5 laty? Nie spełna? Nie znam takiego nazwiska. Nie zna pan takiego nazwiska? Ale współpracował pan, ale brał pan udział w konferencji naukowej Polska-Rosja? Nie wiem, co to jest. Nie przypomina pan sobie? Nie znam nazwiska, nie wiem, kto to jest. No szanowni państwo, taka amnezja u osoby, która pełni tak ważną funkcję, stoi na straży bezpieczeństwa państwa, ma chronić Polskę przed rosyjskimi między innymi agentami, działaniami służb. Pan poseł Mariusz Gosek, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, jak pan komentuje tę sprawę, bo komisja rządowa badająca wpływy Rosji cały czas obraduje i okazuje się, że wpływy Rosji, znaczy kontakty z Rosją na pewno miał jej szef, tylko o tym nic nie mówi. Czy jakaś wyjątkowa pomroczność jasna zapanowała u pana generała Stróżyka? No, sytuacja niebywała i skandaliczna. Przecież no, bezczelnie kłamał pan generał. W mojej ocenie to było widać na tym materiale przedstawionym przez Dom Wolnego Słowa, przez Telewizję Republika. Zresztą też mocno się spocił pan generał, bo te pytania były niewygodne i te pytania stawiane będą panu generałowi Stróżykowi, dopóki ta sprawa nie będzie wyjaśniona, i Donaldowi Tuskowi, bo to jest człowiek, który pamięta, co robił, tak jak zresztą pani redaktor słusznie wskazała, pan minister Antoni Macierewicz, natomiast za bardzo nie pamięta, co się działo w 2019 roku. No przecież jeżeli organizował z wspomnianym panem Władimirem, oznaczającym Stromowem, konferencje naukowe Polska-Rosja, czyli ten człowiek wyjaśnia wpływy, rzekome wpływy przez komisję rządową, bo przypomnijmy, że to nie jest komisja powołana uchwałą Sejmu, a wcześniej... Ale panie pośle, przepraszam, no tu mamy wpływy, mamy kontakty. No tak. To jest rzeczywiście bardzo poważna sprawa, bo Uniwersytet w Siedlcach swoją drogą, warto się tą placówką chyba zająć, podpisał umowę z bardzo wieloma rosyjskimi uczelniami wyższymi, również takimi, które wprost jakby są, no, można powiedzieć, kluczowe dla rosyjskiej polityki. I mamy oto szefa służby kontrwywiadu wojskowego, który uczestniczył w organizowaniu konferencji Polska-Rosja, bo tam takie były organizowane, a pan profesor Stromow razem, zresztą panowie, najpierw pan Stróżyk, później pan Stromow, obok siebie na liście współorganizatorów, komitet organizacyjny, a pan profesor Stromow jest z partii Jedna Rosja i współpracował z panem ministrem Siergiejem Szojgu. Pan wojewódzki
wojewoda Robert Sitnik, Polska 2050. Panie wojewodo, czy nie ma pan takiego poczucia, że w tej sytuacji jednak pan premier powinien, no, albo być może pan Stróżyk sam z siebie wyłączyć się z tej pracy z komisji, a komisja w tej chwili powinna przeanalizować kontakty pana Stróżyka z osobami z Federacji Rosyjskiej, w tym właśnie z panem profesorem Stromowem. Pani redaktor, na pewno sprawę to ja. Ja nie znam szczegółów, to jest nowy temat, więc na pewno tutaj i pan premier, i odpowiednie służby powinny sprawę zbadać i wyjaśnić. Ale nie chciałbym, żeby ta sprawa, nawet jeżeli jest, bo też nie chciałbym tego przesądzać, no jednak przysłoniła nam te rzeczy, które są ważne. To, co ta komisja już stwierdziła. Czyli chociażby to, że za czasów rządów PiS zamknięto chyba 10-15 delegatur ABW. Połowa funkcjonariuszy odeszła ze służby. To było olbrzymie osłabienie dla funkcjonowania służb w państwie polskim. Oprócz tego w tym czasie pan Macierewicz nie podpisał umowy na program Karkonosze, czyli zrezygnował z programu zakupów samolotów do tankowania w powietrzu. Wydano już pieniądze, teraz lotnisko jest w Niemczech, my nie mamy takiej możliwości. Więc są sprawy, które są już, jakby nie chciałbym, żeby też to umknęło nam, a sprawy, o których pani mówi, na pewno wymaga wyjaśnienia. Ale szanowni państwo, ja nie chcę powracać do tych spraw, przepraszam, do sprawy Karkonosze, bo już ją wyjaśnialiśmy i myślę, że tutaj naprawdę szczególnie eksperci się wypowiadają na ten temat. Ale panie wojewodo, ja przepraszam, ale kto to wyjaśni? Znaczy, czy nie ma pan takiego poczucia, że ci, którzy powoływali członków tej komisji, no przecież logicznym jest chyba dla każdego, że jeżeli zostaje się członkiem, a już w ogóle szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, szefem takiej komisji, to chyba ktoś powinien prześledzić, czy człowiek nadaje się na tą funkcję. Czy on przypadkiem sam nie ma powiązań z Rosją? No niech pan teraz, jakby idąc tokiem pana myślenia, powie nam, jak to i kto będzie w takim razie sprawdzał, czy pan Stróżyk się nadaje na szefa, już nie mówię o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, ale chociażby tej komisji. On sam ma to prześledzić? Dlaczego wcześniej nikt nie zajrzał, do wyszukiwarki internetowej? Tu naprawdę nie trzeba było jakiejś niesamowitej pracy wykonać. To jest wszystko w internecie. Jak to jest, że szef komisji badającej rosyjskie wpływy był w jednym komitecie organizacyjnym konferencji z człowiekiem, który podpisał się pod agresjami jedną, drugą na Ukrainę? Czy to jest dla pana sytuacja, która naprawdę jest jakąś sytuacją poboczną? Kto ma to wyjaśnić? Wyjaśnić mają służby, natomiast... Ale jakie? Te kierowane przez pana Stróżyka, czy jakieś inne? Mamy dwa więcej służb w Polsce. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Pani. Nie, ale to dobrze, przepraszam, zaraz pan powie, tylko która służba to powinna wyjaśnić? Bo pan Stróżyk kieruje SKW. To jest kontrwywiad, czyli to są ci, którzy stanowią barierę do wpływów Rosji w Polsce, na przykład Rosji. No więc kto powinien, jak on sam stoi na czele tej służby? A jego zastępcą jest ten pan w czapce Aurora, który podpisał umowę, dogadywał umowę z FSB. Dusza. To kto tam ma to wyjaśniać? Panie rektor, ABW jest moim zdaniem... No nie, ABW nie wyjaśnia działania SKW. No jest... Ale działania i były jakiekolwiek działania. Nie, ABW... Przepraszam, pan wojewoda. Bardzo proszę, panie wojewoda. Samo wystąpienie pana generała w konferencji razem z kimkolwiek o niczym nie przesądza. Ja wiem, że sami politycy PiS-u lubią mówić, że jak ktoś miał zdjęcie, na przykład pan premier Tusk miał zdjęcie z Putinem, to już jest miłośnikiem Putina. To tak nie działa. W czapce Aurory sobie robili. Polityków spotyka się z różnymi osobami, chcąc, nie chcąc z nami nawet. Tak? Różne konferencje odbywają się i mógł nie mieć na to wpływu. Co do Uniwersytetu Siedleckiego, no to on bardzo dobrze funkcjonował w ostatnich czasach. Pan minister Czarnek dawał kolejne akredytacje, otwierał kolejne kierunki, więc ten uniwersytet cieszył się wielkim poparciem ministra Czarnka.
Ale przepraszam, zwracam uwagę, szanowni państwo, że władze uczelni, no ja wiem, że teraz jest trochę inaczej, natomiast w normalnych okolicznościach powinny być wybierane niezależnie od władzy politycznej. To tak na marginesie. Ale szanowni państwo, to ja kieruję to pytanie do pana senatora Piotra Woźniaka z Lewicy. Panie senatorze, kto ma tą sytuację wyjaśnić? No mamy dziś człowieka, który stoi na czele komisji badającej rosyjskie wpływy, którego kontakty z Rosją są dziś wielkim znakiem zapytania. Znaczy naprawdę to nie jest tak, że miał jakiś, nie wiem co, przypadkowy kontakt, tak? Znaczy współorganizował konferencję, występował na tej konferencji, współpracował z uniwersytetem, który ma około 20 różnych porozumień z uniwersytetami, uczelniami rosyjskimi. No, pytanie jest takie, czy to jest właściwa osoba do wyjaśniania rosyjskich wpływów w Polsce? Pan senator Piotr Woźniak z Lewicy. Pani redaktor, szanowni państwo, zacznijmy przede wszystkim od tego, że nie odkryję tu Ameryki, ale mnóstwo uczelni, także z Europy Zachodniej, ma podpisane umowy z uczelniami w Rosji. To nie jest nic niepokojącego do momentu wybuchu wojny w 2022 roku. Mnóstwo takich porozumień, wiele uczelni na terenie całej Unii Europejskiej te uczelnie współpracowały do momentu wybuchu wojny. Dzisiaj ta współpraca... Ale wojna nie wybuchła w 2020 roku. No, tak, mówimy od 2014 roku, ale umówmy się, od 2014 roku te współprace nie były kontynuowane, one nie były mocno eksploatowane. Ale to, panie senatorze, lipiec 2019 rok, pan generał Stróżyk razem z profesorem Władimirem Stromowem organizują konferencję. Jeszcze raz chcę podkreślić, zgadzam się z wypowiedzią pana wojewody, to, że ktoś organizuje, jest w jednym komitecie organizacyjnym konferencji, naprawdę o niczym nie przesądza. Uczelnie są organizmami otwartymi. To, co się dzieje na uczelniach, to także wspieranie się w wielu płaszczyznach, także debaty o charakterze geopolitycznym. Ja nie twierdzę, że w 2019 roku dobrym i roztropnym posunięciem było spotkanie się z naukowcem z Rosji i wspólne mówienie o tym, jak ma wyglądać Europa czy świat. Tego nie chcę powiedzieć. Natomiast chcę zwrócić państwu uwagę na jedną rzecz. Nie demonizujmy tej sytuacji, dlatego że to jest rzecz normalna, że na uczelniach ludzie z różnych krajów w ramach różnych konferencji się spotykają. I chcę państwu powiedzieć jedną rzecz i ta narracja w ogóle mnie nie zaskakuje, że Prawo i Sprawiedliwość, chcąc przerzucić ciężar oskarżeń z Antoniego Macierewicza na rzecz innej osoby, ten ciężar właściwie w tym momencie jest przerzucany, bo państwo, jako dziennikarze Telewizji Republika, znaleźliście dowód na to, że szef kontrwywiadu wojskowego spotkał się z jakimś Rosjaninem. To nie jest żaden dowód na cokolwiek. Jeszcze raz chcę podkreślić. Proszę gazetę. Natomiast założenie... Panie pośle, ale proszę mi dać skończyć. Natomiast to założenie, które ma w swoim raporcie, który póki co jest utajniony, 60-stronicowy raport, który generał Stróżyk przedstawił na posiedzeniu rządu, on ma na razie klauzulę niejawną. W związku z tym nie możemy o tym mówić, co w tym raporcie jest napisane. Natomiast z tego, co zostało przekazane, to te materiały są gatunku ciężkiego. Mówię tutaj o przewinieniach ewentualnych pana ministra Macierewicza. I w związku z tym dzisiaj na naszych oczach odbywa się pewnego rodzaju spektakl przerzucenia ciężaru z tematu działalności pana ministra Macierewicza w kontekście działającej komisji na rzecz osoby, która ma wyjaśniać działalność pana ministra. To jest polityka. Ale panie senatorze, przepraszam, a czy pamięta pan wystąpienie pana Stróżyka w sprawie tak zwanego Collegium Humanum? I pamięta pan te alarmujące informacje, że oto ta uczelnia miała podpisane jakieś umowy z uczelniami ze wschodu i że to jest w ogóle zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa? Czy pan to pamięta? No więc proszę sobie wyobrazić, że idąc tropem pana generała Stróżyka, można dokładnie to samo powiedzieć o instytucji, z którą on współpracował i w ramach której uczestniczył
w budowaniu relacji z przedstawicielami uniwersytetu. W tym momencie mamy przedstawiciela partii Jedna Rosja, Władimira Putina. Ja mówiąc szczerze, nie rozumiem jednego, panie senatorze, bo ja jestem naprawdę od lat i każdy, kto prześledzi, co pisałam na przestrzeni lat, doskonale o tym wie. Jestem za tym, żeby określać, badać i opisywać wpływy Rosji w Polsce, tak samo jak wpływy Białorusi. Tylko nie rozumiem, jak to jest możliwe, że pan nie ma żadnych problemów z tym, bo przecież pan nie ma wiedzy na temat tego, jak wyglądała ta konferencja. Nawet pan nie wie, co na niej było mówione. Nawet pan nie wie, jakie były kontakty pana Stróżyka z panem Stromowem. Ale nie ma z tym pan żadnego problemu. Nie mówi pan w tym momencie, jakby nawet dając wiarę wszystkim tym opowieściom dotyczącym chociażby programu Karkonoszek, on został rozmontowany, to wszystko przez wojskowych i dlaczego to tak było i tak dalej. Nie chcę już w to wchodzić, bo to nie ma sensu. Ale nie ma pan problemu z tym, że ta sprawa nie będzie badana. Znaczy, jak może wiarygodnie w Polsce wyjaśniać sprawy powiązania i wpływy Rosji człowiek, który sam postawiony przed kamerą nie jest w stanie nic powiedzieć na temat swoich relacji. Przecież jeżeli to było takie proste i oczywiste, to przecież pan generał Stróżyk miał dzisiaj cały dzień, żeby się do tego odnieść. Okazuje się, że milczy jak zaklęty. Woli uciekać od tego tematu, pocić się po drodze, bo widać, że jest z tym problem, ale nie odnosi się do tego tematu. Pana zdaniem to jest normalne? Że on nie potrafi w ciągu 12 czy 18 godzin sformułować normalnego przekazu i wyjaśniającego w tej sprawie? Z całym szacunkiem dla Telewizji Republika i dziennikarzy Telewizji Republika, jedyną osobą, której ewentualnie na tego rodzaju pytanie powinien odpowiedzieć pan generał Stróżyk, jest Donald Tusk, prezes Rady Ministrów. No tak dobrze nie jest. Tak dobrze nie jest, panie senatorze, dlatego że pan Stróżyk również odpowiada przed obywatelami, a te informacje, które są ujawnione, to nie są informacje pokątne. To są po prostu informacje, które są na stronie tej uczelni. Pozostały z tego w internecie. Ale nie możemy wykluczyć, że mogą one mieć wpływ na to, co robi w tym momencie pan generał Stróżyk. Ale jeżeli to jest takie oczywiste, to dlaczego nie usłyszał pan to dziś od pana Stróżyka? Dlaczego pan Stróżyk panu tego nie wyjaśnił? Dlaczego ma z tym taki problem? Pan Marek Szewczyk, Konfederacja. To samo pytanie. Jest w tym temacie jakiś problem, czy nie ma tematu? No, moim zdaniem mamy dwa rozwiązania. Albo zarówno minister obrony narodowej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i premier Donald Tusk wiedzieli doskonale o powiązaniach osoby, która została nominowana na stanowisko szefa kontrwywiadu wojskowego i doskonale dostali dosję całą działalność pana generała Stróżyka i doskonale mieli świadomość o powiązaniach i konotacjach z obywatelami Federacji Rosyjskiej. I mimo to zaakceptowali ten stan rzeczy i powołali go na szefa tak ważnego jednak urzędu jak Służba Kontrwywiadu Wojskowego, który zabezpiecza wywiadowczo naszą armię i obiekty infrastruktury militarnej, wojskowej. Albo służby nie zdały swojego egzaminu i powołali ich bez tej wiedzy. Jeżeli powołali ich bez tej wiedzy, to w trybie pilnym powinny służby przedstawić, nadrobić te zaległości i przedstawić premierowi, jak i szefowi obrony narodowej, tą sytuację, jak to wygląda, czy to zostało w ogóle zbadane, czy mamy informacje na ten temat, bo no to niestety wygląda jak państwo teoretyczne, że szefem kontrwywiadu wojskowego, tak kluczowej w tej sytuacji, gdy przypomnę, mamy za naszą wschodnią granicą wojnę, na naszej wschodniej granicy z Białorusią mamy wojnę hybrydową, gdzie cały czas jesteśmy w zagrożeniu, jesteśmy infiltrowani przez służby rosyjskie, żeby dawać osobę, do której są jakiekolwiek wątpliwości. Ale dobrze, a co się dzisiaj powinno wydarzyć? No bo jeżeli jakby tutaj słuchając panów i pana wojewody i pana senatora, no rozumiem, że państwo stoją na takim stanowisku, że to są jakieś incydenty bez znaczenia. Ale jeżeli tak by było, że to jest taka prosta jakaś tam błahostka, to co się dzisiaj powinno wydarzyć? To znaczy, jak po tej informacji, bo to mówię, to nie są informacje, to o czym szanowni państwo mówimy, to nie są dane bez pokrycia.
To są informacje, to jest wszystko na bazie dokumentów, które zostały wytworzone przy okazji tej konferencji. Co się powinno wydarzyć, pan Marek Szewczyk z Konfederacji? Jeżeli szef SKW, pan generał, nie ma nic do ukrycia, to powinien powiedzieć, że tak, znam taką osobę, organizowałem jakąś konferencję, nie miało to jakiegoś charakteru, czy miało taki, a taki charakter, bo ja nie wiem, jaki to miał charakter, tak? Miało taki, a taki charakter, tak wygląda ta sytuacja. Podobno naukowy. No to niech wyjaśni na to charakter naukowy, nie wiem, jakichkolwiek budowania relacji, czy mają jakieś dokumenty, nie są jakieś zapiski z tej konferencji, być może powinien udostępnić tego typu rzeczy, aby sprawę po prostu wyjaśnić. Bo sytuacja, w której mamy wątpliwości co do szefa kontrwywiadu, służby kontrwywiadu wojskowego, no to moim zdaniem jest sytuacja głęboko patologiczna i niepotrzebna w państwie polskim. Tylko, że to żeby podważać jeszcze takie zaufanie. No dobrze, ale przepraszam, no ale zamiast tego wytłumaczenia mamy szefa służby kontrwywiadu wojskowego, który mówiąc kolokwialnie i nieco żartobliwie daje drapaka przed dziennikarzem i nie potrafi nawet odpowiedzieć na pytanie. Panie redaktorze, to jest sytuacja, że my nie przeprowadziliśmy porządnej dekomunizacji w Polsce. Ale to jest kamień, grzech pierworodny III RP. Tylko pani redaktor. Ale to jest akurat prawda. To jest prawda, ale to jest, przepraszam, też do państwa zarzut. No tak, tylko że te okoliczności, w których funkcjonowaliśmy, rządziliśmy, sprawiły, no nie chcę jakby dzisiaj... Oj dobra, ale nie można wszystkim mówić o... Panie redaktor, ale pan, jakby mówiąc rzecz kluczową... Nie ba uchyli? Okej, tylko... No było trudno, ja redaktor, rozumiem, każdemu niezależna, jest trudno. Teraz wyjdzie pan premier Tusk, też ale powie, ja powiem pani redaktor, jeżeli ujawniamy artykuł niezależna, zachęcam państwa do prześledzenia, naprawdę te osoby warto czytać i sprawdzać te dane o panu Stróżyku Duszy. Artykuł z 25 marca 2024 roku, pułkownik Krzysztof Dusza, negocjator umowy SKW-FSB za czasów RSET-u. Wiadomo, o co chodzi. Od grudnia 2023 wiceszef SKW uratował sam siebie przed degradacją za współpracę z rosyjskimi służbami. Jak ustaliliśmy, pisze niezależna.pl, Naczelny Sąd Administracyjny umorzył niedawno toczący się od 2021 roku postępowanie kasacyjne mogące doprowadzić do pozbawienia duszy stopnia oficerskiego. I uwaga, wszystko dlatego, że w styczniu 2024 roku skargę kasacyjną w jego sprawie cofnął nowy szef SKW, uwaga, generał Jarosław Stróży, którego zastępcą jest pułkownik Dusza, ten w tej czapeczce. Ten. Pani redaktor, ja dzisiaj żądam od Donalda Tuska i każdy obywatel ma teraz prawo żądać tego od Donalda Tuska, bo osoba, która chce mieć dostęp, a szef SKW musi go mieć, do informacji klauzulowanych o poziomie ściśle tajnym, wypełnia tak zwaną ankietę bezpieczeństwa. 26 stron, rubryczka o kontaktach zagranicznych, z kim się pan generał Stróżyk spotykał i czy tam jest nazwisko tego Władimira Stronowa, pana rektora, Stromowa, profesora, tak. Stromowa. Czy on to wszystko tam wypisał? No, bo ale Donald dzisiaj Tusk twierdzi, że nie pamięta i no, że nie zna nazwiska. Ale wie pani, więc... to od tego jest nadzór prezesa Rady Ministrów i odpowiedzialność prezesa Rady Ministrów, bo ja na przykład wyrabiając tego typu poświadczenie, wypełniając tego typu ankietę bezpieczeństwa, musiałem wypełnić wszystko. Jest się przepytywanym, to podlega weryfikacji. No, życzyłbym sobie, żeby jednak człowiek, szanowni który kieruje państwo służbą kontrwywiadu wojskowego, strategiczną instytucją, jeżeli... Skłaniam się ku tezie, że nic się nie stanie i tak jak pan Stróżyk nie pamięta profesora Stromowa i w ogóle żadnych Rosjan nie pamięta, tak wszyscy nie będą pamiętać i nikt nic nie zrobi i dalej będzie pan Stróżyk wyjaśniał rosyjskie wpływy w polskiej polityce, choć w gruncie rzeczy powinien stanąć przed lustrem i zacząć od siebie. Ale zobaczymy jak będzie, być może będę zaskoczona tą sytuacją. Jeżeli chodzi o pana duszę, to tylko przypomnę panie pośle, że w ABW w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy się uchował. I nikt, że tak powiem, nie wykonał pracy, która powinna być wykonana, więc na to zwracam uwagę. Szanowni państwo, ale zmieniamy temat, bo dzisiaj obradowała komisja śledcza w sprawie zakupu systemu Pegasus. To jest komisja, która wyrokiem, orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 10 września 2024 roku została usunięta z obrotu prawnego w Polsce. No ale ona wszystko działa, bo nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj po raz kolejny wezwała pana ministra Zbigniewa Ziobrę. Pan minister powołał się na wyrok
Trybunału Konstytucyjnego i teraz komisja próbuje pana ministra Ziobrę, przynajmniej takie są zapowiedzi, doprowadzać siłą na to przesłuchanie. Pan Robert Sitnik, Polska 2050. Panie wojewodo, mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, mamy polską konstytucję, artykuł zdaje się 190, który mówi wprost, że w Polsce się po prostu z wyrokami, z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego nie dyskutuje. Nie, że się nie dyskutuje w jakichś tak okolicznościach, tylko po prostu w ogóle się nie prowadzi z nimi dyskusji, bo one są ostateczne, koniec, kropka. I na jakiej podstawie w takim razie ta komisja działa? Ja tylko chciałem zapytać panią redaktor, czy pani pamięta, jak PiS podchodził do wyroków Trybunału w swoich pierwszych miesiącach roku rządów? Ilu wyroków nie stosował, ilu nie przestrzegał? To tak na marginesie. Natomiast co do obecnej sytuacji, jest bardzo skomplikowana, bo pan Ziobro tak zrobił taki bałagan w naszym sądownictwie i wymiarze sprawiedliwości, że rzeczywiście ciężko się w tym połapać już prawnikom, a co dopiero przeciętnemu Polakowi. Sytuacja jest taka, że pani Przyłębskiej, która uważa, że jest prezesem Trybunału, nie uznaje nawet część prawników, którzy są mocno prawicowi, a także część wybranych do Trybunału osób, także przez PiS. Mamy tam neosędziów, czy osoby, które są dublerami, więc tak naprawdę ciężko powiedzieć, że... Ostatnio Rzecznik Praw Obywatelskich pan powiedział, że nie ma neosędziów. Ale dobrze, Wenecja. Ale przepraszam, panie wojewodo... Są dublerzy, są źle powołane osoby. Ale dobrze, ale panie wojewodo, przepraszam, ja zapytam się tak, na jakiej podstawie działa ta komisja po 10 września 2024 roku? A ja jeszcze raz powiem, że jest to bardzo skomplikowane. Niestety nasz system prawny wymaga wielkiego przeorganizowania. Ale może widzowie, ja myślę nawet, że widzowie są w stanie zrozumieć tą sytuację, gdyby pan nam powiedział. Sądy nawzajem się nie uznają. To jest tak, że wyroków pewnych nie uznawały władze również poprzednie. Tą samą metodę, można powiedzieć, przyjął obecny rząd i wyroków sądów, które nie są uznawane przez chociażby sądy europejskie, nie uznaje ich za sądy. Nie, ale panie wojewodo, przepraszam, żaden sąd europejski nie ma nic do Trybunału Konstytucyjnego, a już tym bardziej do jego orzeczenia z 10 września 2024 roku, bo żaden sąd europejski się na ten temat w ogóle nie wypowiadał. Więc ja się pytam, czy każdy w takim razie może sobie dokonywać wyboru, że ja na przykład będę uznawała ten sąd, a tamtego już nie, a później następny wyrok. Możemy tak wszyscy? Nie, czy tylko pani Sroka et consortes? Nie, bo po prostu nie wiem. Nie wiem, czy to są jacyś specjalni obywatele, którzy mogą dokonywać takich wyborów i nie spotyka ich za to żadna konsekwencja prawna, czy też wszyscy możemy iść w tą stronę i będziemy tak sobie uznawać, nie uznawać, no robić generalnie, co nam się podoba i co nam bardziej pasuje. Pamiętam wyrok Trybunału, kiedy pan Kaczyński, rząd PiS-u twierdził, że to było spotkanie, to nie jest wyrok, tylko decyzja. W ogóle nie chcieli też uznawać, więc mówię. Wprowadził PiS straszny bałagan. Jeżeli pan prezydent w porozumieniu z rządem, czy ten prezydent, czy ten, kto zostanie wybrany w maju, nie doprowadzą do uporządkowania systemu prawnego w Polsce, nie zrobią porządku z KRS-em, Sądem Najwyższym, to niestety będą takie sytuacje. Ale przepraszam, panie wojewodo, bo moje pytanie jest takie, czy to tylko Komisja do Spraw Pegasusa może sobie nie uznawać wyroków sądów w Polsce, czy też pan mówi jako wojewoda mazowiecki, nie wiem, do mieszkańców województwa mazowieckiego powiedzmy, że oni też tak mogą, że na przykład jak coś sąd w Wołominie, czy sąd w Płocku, czy sąd w Radomiu jakieś orzeczenie wyda, to człowiek, no pasuje ci, to uznajesz. Nie pasuje, powiedz, że to neosędzia i do widzenia pozamiatano. Pan redaktor, co do zasady, wyroki sądów należy przestrzegać. Co do zasady. Przepraszam. Nielegalnie. Zgadzamy. Wyroki sądów. Uważam, taka jest sytuacja obecnie. No dobrze, ale tu nikt wyroku żadnego nie podważa, tu po prostu się go nie słucha i nie przyjmuje do wiadomości, bo tu nie ma tak, że jest jeszcze jakaś instancja odwoławcza i się go na przykład zaskarża, tylko mówi się, że nie. To w takim razie pan Marek Szewczyk z Konfederacji. Jak to wygląda? W ogóle pan sobie wyobraża, że pan minister Ziobro
będzie tutaj eskortowany przez policję i wleczony, przepraszam, na posiedzenie Komisji do Spraw Pegasusa. Ja przyznam szczerze, w ogóle nie jestem w stanie, Państwo wiedzą, rozmawiamy o tym od miesięcy, zrozumieć, o co chodzi z tym Pegasusem, bo dlaczego akurat ten system tak się dzisiejszej koalicji nie podoba. Na przykład ten włoski system Hacking Team to już był super, ale no dobra, wzięli się na Pegasus, proszę bardzo. Jak to zadziała i czy rzeczywiście można tak lekceważyć wyroki? To znaczy, zależy kim się jest, pani redaktor. No, wychodzi na to, że jeżeli się ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym i nazywa się Adam Bodnar, to można. Nie, no, ale to już wystarczy być panią sroką, żeby móc lekceważyć. Jest jakiś osób związanych z koalicją rządową, która wychodzi i mówi, że to wyrok to nie jest wyrok, sędzia nie jest sędzią. A można się wpisać, pan myśli, do takiej grupy, co może sobie lekceważyć? Nie, bo może państwo tutaj, może wśród naszych widzów są tacy zainteresowani, którzy by... Nazywa się zorganizowaną grupą przestępczą. Natomiast, ale to chyba jest ścigane przez polskie prawo. Powinno być ścigane przez prokuraturę. Natomiast mamy taką sytuację, że jeżeli przeciętny Kowalski i obywatel dostanie wyrok zapłaty, dajmy na to, bo nie zapłaci, nie wiem, za kablówkę, tak? No to przychodzi komornik, jak nie płaci, i ten wyrok egzekwuje. Jeżeli ktoś popełni jakieś przestępstwo i zostanie wyrok pozbawienia wolności, to wówczas, jeżeli nie stawi się do wykonania kary, to przyjdzie policja i go z tego zakładu odprowadzi. Natomiast nie ma siły, która by obecnie w polskim państwie zadziałała na rząd i wyegzekwowała odpowiednie orzeczenia. No widzimy, że Polską rządzi ten, kto rządzi policją, i to mieliśmy w przypadku chociażby prokuratora krajowego, gdzie uniemożliwiono legalnie działającemu prokuratorowi krajowemu. I ja się nie zgadzam, panie redaktorze, że z wyrokami się nie dyskutuje, bo można dyskutować z wyrokami, można starać się podważać, można krytykować wyroki, ale trzeba ich przestrzegać. Bo ja też naprawdę z wieloma wyrokami, jakie zapadają przez Sądzie Najwyższym czy w Trybunale, się nie zgadzam, ale je przestrzegam, bo takie jest prawo. Jeżeli my przestaniemy przestrzegać jakichkolwiek orzeczeń, no to dochodzi do anarchii, do rozpadu państwa. No to wtedy przychodzi obca interwencja i tyle z Polski zostanie niestety. To jest brutalna rzeczywistość, którą kreuje rząd Donalda Tuska. Rząd, który dochodził na hasłach konstytucji, praworządności. I teraz słyszymy pana z koalicji rządzącej, który mówi, że bo oni też robili. No przepraszam bardzo, to jest tłumaczenie z podstawówki, bo Janek też mnie kopał, proszę panią, to ja też go kopnąłem. No to czy jeżeli jakikolwiek rząd stwierdzamy, że łamał prawo, to ten, który przychodzi, też ma łamać prawo, no to mamy anarchię, mamy bezprawie. Ale ja rozumiem, że jeżeli ktoś uważa, że poprzedni rząd łamał prawo, to ma prawo teraz ten rząd rozliczyć i co do tego tutaj, no, każda władza ma takie prawo. Też przypomnijmy, że zmieniła się ustawa w pewnym momencie i jakby na gruncie w tej chwili funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny już nowej ustawy. Pan senator Piotr Woźniak z Lewicy. Panie senatorze, no ludzie patrzą na to wszystko i się zastanawiają, dlaczego jednym wolno lekceważyć wyroki, a drugim nie wolno. Ale mamy też jeszcze jeden, no dorzućmy tą sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, choć jakby one tematycznie w ogóle się nie łączą, ale po prostu dotyczą Trybunału Konstytucyjnego. Oto Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do premiera polskiego rządu, żeby uznał wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo on jest, zdaje się, z czerwca, bo on jest niezwykle korzystny dla pewnej grupy emerytów. Bagatela, prawie ćwierć miliona ludzi, którzy mają ten wyrok, on jest dla nich korzystny, powinni dostać dodatkowe pieniądze do emerytury, powinni w ogóle dostać odszkodowanie i okazuje się, że nie dostają, bo premier powiedział, a ja nie uznaję Trybunału Konstytucyjnego i mam to wszystko w nosie. Zacznę od tego pierwszego wątku, który jest wiodącym. Odchodzimy od sedna sprawy. Podstawowym problemem przy Pegasusie nie było jego zakup, tylko sposób użycia wobec ówczesnej opozycji i szefa kampanii wyborczej Krzysztofa Brejzy. Niestety, mówię to z wielkim smutkiem, wszystkie dowody wskazują na to, że ta osoba i wiele innych osób ze środowiska ówczesnej opozycji było inwigilowane tym Pegasusem, który służył, przypominam, do wykrywania terroryzmu i służył bezpieczeństwu Polski. I tu leży sedno sprawy. Natomiast jeżeli... No nie do końca, ale panie senatorze, to przepraszam, ale przepraszam, panie senatorze, bo pan wszedł na temat pana Brejzy. Sprawa pana Brejzy była sprawą swego czasu bardzo głośną, bo jak pan wie, nie dotyczyła tylko jego, ale przede wszystkim jego ojca.
Były materiały prasowe w różnych mediach i ta sprawa no, była traktowana jako swego rodzaju afera. I przecież o tej sprawie miał doskonale wiedzę minister, dziś minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Ja już nie wiem, ile razy on był pytany, czy zna przykład nielegalnego zastosowania systemu Pegasus. I odpowiada cały czas tak samo. Nie znam. To znaczy, że działania wobec, przepraszam państwa, czy panów Brejzów, nie wnikając już w istotę sprawy, były realizowane za zgodą sądu, bo chyba nie wyobraża sobie pan, żeby pan minister Bodnar tej sprawy nie znał, bo w pewnym momencie publikowana, czy żyła nią cała Polska, choć była, no można powiedzieć, sprawą lokalną, ale ponieważ była w mediach ogólnopolskich. No przecież minister sprawiedliwości i prokurator generalny, któremu rozumiem pan ufa, mówi panu, nie znamy nielegalnego wykorzystania tego systemu. No to o czym my mówimy w sprawie Brejzy? Ja rozumiem, że to była sprawa przykra i dotkliwa i może niesprawiedliwa w poczuciu pana Brejzy i jego małżonki, no ale skoro państwa minister sprawiedliwości mówi, że on nie zna takiego przypadku, żeby ktoś był nielegalnie Pegasusem inwigilowany, no to chyba mamy odpowiedź na to pytanie. To po co ta komisja jeszcze? Ja myślę, że temu właśnie służy ta komisja. Ale czemu? To już prokurator generalny panu powiedział. Temu, moim zdaniem służy. Kilkadziesiąt razy. Temu właśnie służy komisja, żeby ten wątek jasno określić społeczeństwu, na co zostało wydatkowane 20, z tego co pamiętam, 5 milionów złotych publicznych pieniędzy na ten system. I jeszcze raz chcę podkreślić, nawet jeśli, załóżmy, że nie ma tutaj zbieżności faktów, to jednak ta sytuacja, w której szef, mówię tu o Krzysztofie Brejzie, który był ówczesnym szefem kampanii Koalicji Obywatelskiej, jeśli był podsłuchiwany tym systemem, to należy to rozwikłać, wyjaśnić z jakich powodów. Sprawa jest poważna, dlatego że tą sprawą nie zajął się polski parlament w poprzedniej kadencji, a zajął się Parlament Europejski. Dlatego nie bagatelizujmy tego, co się wydarzyło. Natomiast. Ale panie senatorze, ja opieram się na opiniach, znaczy inaczej, na wypowiedziach kategorycznych. Bo jeżeli pan zna wypowiedź pana ministra, pan minister powiedział prokurator generalny. No przecież dla państwa wiarygodny, no przez państwa wybrany. Jeżeli on mówi, że oni analizowali i nie ma takiego przypadku, no to o czym my mówimy? To znaczy, że sąd się zgodził na tą sprawę. Ja nie mam wątpliwości, że nikt działał, jeszcze raz chcę podkreślić, jeżeli ktoś jest inwigilowany, musi uzyskać prokurator czy służby zgodę sądu, więc wierzę głęboko w to, że te procedury były dochowane w 100%. Kontekst jest jednak zauważalny polityczny tego. Ja nie mam tutaj uwag co do procedur, że sąd wyraził zgodę na tego rodzaju działania, bo pewnie tak było. Ja tego nie kontestuję. Mówię tylko o tym, że jednak dziwnym trafem były podsłuchiwane, jeśli były podsłuchiwane osoby, które zarządzały kampanią wyborczą ówczesnej opozycji, największej siły opozycyjnej. Natomiast chcę wrócić do wątku, o którym pani redaktor mówiła. Naprawdę, ja będąc na miejscu pana ministra Ziobro, zrobiłbym coś takiego. Jeżeli faktycznie komisja wielokrotnie usiłuje zaprosić pana ministra jako kluczowego świadka w tej sprawie. Dwukrotnie pan minister się nie pojawia z uwagi na pierwszym wątku stan zdrowia. Dzisiaj już ta narracja jest raczej w kierunku orzeczenia Trybunału pani Przyłębskiej, więc ja bym na miejscu pana ministra zastanowił się, w jakiej formule mogę udzielić odpowiedzi. Ale ja panu odpowiem, bo jestem członkiem. Teraz bardzo chętnie, ja bym naprawdę już nie tylko jako polityk, parlamentarzysta, ale jako zwykły obywatel, naprawdę jestem, przepraszam za określenie, cholernie ciekawy, co w tej sprawie ma do powiedzenia. Dobrze, to jeszcze zaraz oddam głos panu posłowi Mariuszowi Goskowi, ale jeszcze pana senatora dopytam. A pan senator sobie wyobraża, no bo dzisiaj między innymi, zresztą nie jeden raz przedstawiciel pana frakcji politycznej, pana partii, pan poseł Trela mówił, że będzie doprowadzony siłą, zatrzymany i doprowadzony. Pan sobie wyobraża, no wszyscy wiemy, w jakim stanie jest pan minister Ziobro i wszyscy wiemy też, że
te kluczowe elementy terapii, w tym o bardzo ciężką operację, przechodził poza Polską i też wiemy, że komisja i ten lekarz, który podobno postawił opinię, nie kwestionuje, może postawił, znaczy tak przynajmniej twierdzi komisja, nie miał dostępu do tej części dokumentacji medycznej, która po prostu była związana z leczeniem za granicą. Czy pan sobie wyobraża, że pan minister Ziobro w tym stanie będzie rzeczywiście zatrzymany przez policję, doprowadzony siłą, najpierw będzie musiał swoje odsiedzieć na izbie zatrzymania, później doprowadzony siłą? Wyobraża pan sobie taką sytuację? Ja nie jestem radykalnym politykiem. Jestem politykiem, który racjonalnie patrzy na rzeczywistość. Najlepszym rozwiązaniem jest nie ucieczka do przodu i kontestowanie wezwań komisji, tylko udzielenie odpowiedzi w jakiejkolwiek formie, być może w formie zdalnej nawet. Ale przecież nikt nie powiedział, że nie można uzgodnić posiedzenia w trybie zdalnym z określonym terminem czasu trwania takiej komisji. I naprawdę wydaje mi się, że dzisiaj najlepszym rozwiązaniem jest udzielenie odpowiedzi przez pana ministra, nawet jeśli wymaga tego sytuacja w formie pisemnej. Ale wydaje mi się, że po prostu to w tym kierunku powinno pójść. I pan poseł Mariusz Gosek, Prawo i Sprawiedliwość. Panie doktor, kilka kwestii. Po pierwsze, odpowiedź pana ministra jest taka. Działa równolegle zespół prokuratorów. To musi pan wiedzieć, panie senatorze, jestem członkiem przetrzymywanym tam siłowo w tej komisji śledczej, dlatego że... Jak to pan siłowo jest oczywiście, że tak, panie redaktor. To jest cały kuriozum tej sprawy, dlatego chciałem chwilkę więcej czasu, jeżeli panie redaktor pozwoli w tym zakresie. Dlatego że był wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej było postanowienie tymczasowe, że komisja śledcza, której ja byłem członkiem, ma się powstrzymać przed wykonywaniem jakichkolwiek działań w zakresie pracy tejże komisji. Nie powstrzymała się. Później 10 września zapadło już orzeczenie, wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego na mocy artykułu 190, ta przywołana podstawa prawna przez panią redaktor, jest obowiązujący. Idę do pani Sroki, która powinna ten wyrok wykonać. Mówię, dobrze, jeżeli pani przewodnicząca się nie zgadza, ale to pomimo tego, że ja tego nie musiałem robić, rezygnacja, oświadczenie woli, proszę mnie wykreślić z tej komisji, bo jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego. A pani Sroka do ciebie mówi, nie. Ja nie będę wykonywała i panu też nie pozwolę. Ja dzisiaj dokładnie, pani redaktor, w Domu Wolnego ale Słowa jak to ale ujawnię. Ale... Także to jest w ogóle o jeden most już tak daleko, że do tej pory to jest precedens parlamentarny. Dzisiaj o godzinie 8 przypominamy o posiedzeniu komisji śledczej w sprawie tam Pegasusa o godzinie 10 w sali numer 05 budynek U, sekretariat komisji śledczej. No na litość. Jeżeli pani Sroka nie chce wykonywać wyroków sądu, to niechże mi pozwoli go wykonać, bo ja... Ale tak zaraz, panie pośle, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Pan chciał się wypisać z tej komisji, redaktor, złożyć rezygnację. Zapadł. Ja nawet złożyłem tą rezygnację no na piśmie. I ona pan jest tam została... siłą przetrzymywania? Jestem przetrzymywany. Nakładane są na mnie kary, dlatego że ja chcę panie uznawać orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ale żeby było ciekawie, żeby to pan normalne jest wiedział, pana zdaniem, żeby nie jest normalne, żeby pan wiedział, tam nie jest normalne, ale mało tego, z jednej strony działa zespół prokuratorów, jak rozumiem komisję śledczą, jak pan wie, pan senator, pan, powołuje się wtedy, kiedy organy państwa nie są w stanie wyjaśnić danej sprawy, kiedy nie działają właściwie lub warunki istniejące nie pozwalają im na wejście tej sprawy. Więc ta komisja jest takim aktem oskarżenia względem Bodnara, bo z jednej strony działa sobie zespół w prokuraturze krajowej, zespół śledczy po jednej stronie i on sobie wyjaśnia, powołuje biegły, etc., korzysta z tych narzędzi, wszystkich instrumentów, które ma prokuratura. I dobrze, jaka ona jest, dzisiaj to wszyscy wiemy, kulejąca, nielegalny prokurator krajowy, prokurator krajowy jest pan Barski i ona generuje koszty bardzo duże, bo można sobie wyobrazić, jak duże, a po drugiej stronie jest uczta medialna dla silnych razem, dla ludzi, którzy chcą sobie posłuchać, jak działa system, kontrola, techniki operacyjnej, kontrola operacyjnej PKS. Ja przywołam tylko pierwszego świadka, pana profesora Kosińskiego, rektora Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, zresztą powołanego przez koalicję 13 grudnia. To był ich wniosek dowodowy. W ilu krajach członkowskich Unii Europejskiej stosowany jest system Pegasus? Pan profesor odpowiedział na pierwszy pytanie. Pierwszy świadek przed panem profesorem Jarosławem Kaczyńskim. We wszystkich. A w ilu krajach toczy się debata na temat
temat systemu kontroli operacyjnej, techniki operacyjnej tylko w Polsce. Ewa Kaili, ta słynna wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, została trafiona, przepraszam, że kolokwializm, została wykryta ta korupcja na skutek działania systemu Pegasus. Nie może być tak, ja wiem, że dzisiaj przechodzimy w inny stan państwa, że wracamy do tej zasady 4B, bogacy się bogacą, bo biedni biednią, ale nie może być tak, że przestępca jest dwa kroki przed państwem. I to, co pani wspomniała w 2012 roku, przepraszam, że tak pokazałem, to, co pani redaktor wspomniała, w 2012 roku został zakupiony system Hacking Team. Czy my żeśmy wtedy kwestionowali to, że Polska posiada system, który pozwala być dwa kroki przed ruskim szpiegiem, przed terrorystą, przed osobą, która dopuszcza się zbrodni? No dobrze, ale szanowni państwo, przepraszam, ja bym jeszcze pana senatora poprosiła o odpowiedź. Panie senatorze, bo pan też jest parlamentarzystą, pan wojewoda no jakby nie jest w tej chwili parlamentarzystą, ale pan rozumie, jak to jest, przepraszam, że poseł nie może zrezygnować z pracy w komisji, jest siłą trzymany, bo jak jeszcze na niego są kary nakładane? Znaczy, dla mnie sytuacja jest dziwna. No, poseł ma prawo do autonomicznych decyzji. Nie ma. Ale jakich autonomicznych? Przepraszam, pan poseł jest, można powiedzieć, niewolnikiem pani Sroki. Ja ci mam wybór. Nie wykonać wyroku i odpowiadać za przestępstwo z racji niewykonania wyroku i do 15 lat pozbawienia wolności. Albo po prostu wykonać ten wyrok i za chwilę narazić się, bo czas szybko mija na odpowiedzialność karną. No my w takim stanie państwo idziemy. To pan wojewoda Robert Sitnik, Polska 2050. Szybki komentarz. To jest pana zdaniem normalna sytuacja, w której poseł jest zmuszany do tego, żeby był w komisji, choć jakby powołuje się na wyrok, który no akurat dla niego ma znaczenie. No, generalnie powinien mieć dla wszystkich znaczenie. Czy to jest normalna sytuacja? Jeśli tak jest, to chyba nie jest normalna, ale ja chciałem jeszcze wrócić na chwilkę, bo ja szybko sobie zadałem w internet. Powiem pani redaktor, że znalazłem wypowiedzi ministra Bodnara, o których pani wspominała, ale zaznaczam bardzo dużo wypowiedzi pana ministra mówiąco o tym, że był to system poza prawem i że klepanie wniosków przez sądy było. Bo państwo pewnie wiecie doskonale, że sędziowie często nie wiedzieli, że dają zgodę na... Prawda. To był Pegasus, system Pegasus. I to jest ten problem. A jeszcze a propos pana Brejzy. Ale przepraszam, to trzeba zrobić komisję śledczą w sprawie sędziów. Bo ja rozumiem, że to jest problem, bo wie pan, to jest zupełnie inny problem i na ten temat wypowiedział się pan sędzia Tuleja. Nie wiem, czy pan wie. Może pan teraz sprawdzić w internecie. I pan sędzia Tuleja powiedział, że on się w ogóle nie interesował. I to właśnie on klepał podobno. Ale byli sędziowie, którzy się interesowali. Więc jak było w przypadku pana Brejzy, to nie wiadomo. Pani redaktor, ale bardzo ważne dla widzów. Ale przepraszam, to pan... kontrolę operacyjną jest deszyfrowanie komunikatorów z urządzenia końcowego. WhatsApp, czekaj, to wszystko ma pan podane. Sędzia jak wyraża zgodę, to nie, przez no, zgoda. Dobrze, jak ja odmawia, jestem... musi uzasadnić. Ale przepraszam, ja jestem jest. W stanie sobie wyobrazić, tak jak ale mówi pan wojewoda, że część sędziów po ale prostu w ogóle miała... wniosku. No ale no dobrze, ich to nie interesowało, no. Ale przecież byli tacy. Pan Tuleja mówi, że jego to nie interesowało i że on też klepał te... że prokuratorzy właśnie w ten sposób podchodzili, że tak powiem kolokwialnie, sędziów. I druga sprawa, pani redaktor wspomniała, że pan prezydent miał sprawę w sądzie. Ale nie zastanawia pani, że bardziej chyba interesowali się śledczy nie jego sprawą w sądzie, tylko jego kampanią, bo wie pani... Ale przepraszam, panie wojewodo, ja nie chcę, bo szkoda czasu, pan przekręca moje słowa. Ja nie mówiłam o sprawie w sądzie, tylko mówiłam, że to wtedy była afera. Po prostu media to opisywały, media ogólnopolskie. No, ma pan ten komputer przed sobą, może pan sprawdzić. No. Więc ja nie mówiłam nic o żadnym procesie, tylko mówiłam, że była to afera, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że pan Bodnar też o tej sprawie wiedział, bo jest, tak myślę, świadomym uczestnikiem debaty publicznej w Polsce. Prokuratorów i śledczych używać Pegasusa, to zmienia wiadomości pana Brejz dotyczących kampanii. Ale skąd pan to wie? Nie ma końcowych decyzji merytorycznych w tej sprawie. Panie wojewodu, jest zespół śledczych. Przepraszam, pan Marek Szewczyk, no Konfederacja. Przepraszam, ja poproszę jednak komentarz, bo musimy kończyć, a bardzo mnie interesuje. Czy to jest normalna sytuacja, że pan poseł uważa, że nie może być w tej komisji, składa rezygnację, a przewodnicząca komisji, pani Sroka, mówi nie, właśnie będziesz w tej komisji, jak nie będziesz przychodził, to ja będę kary na ciebie nakładać. Tak to, panie pośle, wygląda? Dokładnie tak. No dobrze, czy to jest normalna sytuacja?
że jednak poseł sprawuje mandat niezależnie. I ale jak niezależnie? No właśnie zależnie od pani Sroki. Pan poseł Gosek jest zależny od pani Sroki. Natomiast chciałbym wykonać wyrok. Jestem zależny od państwa prawa, no, którego nie ma. No, pan jest mecenasem. Wiele różnych nadzwyczajnych sytuacji w demokracji walczącej. No to jest taka bardzo mocno ekstraordynaryjna w tej demokracji. Natomiast myślę, że też no, sąd się wypowie chociażby przy kwestii potencjalnego, tak o tym słyszymy, że pani Sroka będzie chciała doprowadzić pana ministra Ziobro do tego, żeby znała tej komisji, więc czy sąd będzie respektował wyrok Trybunału, czy nie. I znów będzie, jeżeli będzie respektował, to znów będzie zarzut, że jest neosędzią, bo się nie spodoba koalicji rządzącej ten wyrok. Bo to, że to jest neosędzia, sędzia dubler, sędzia niepowołany, tak, śmak, to nie ma żadnego znaczenia. To jest tylko pretekst. Ale szanowni tego, państwo, wyroki, z którymi się po prostu problem polega na tym, że do tego, żeby tak sobie mówić, że ten wyrok mnie nie interesuje, tamten mnie interesuje, a wybieram sobie jeszcze ten trzeci, to ma prawo niestety tylko ograniczona kasta ludzi w Polsce. Bo cała reszta, no to już jest podległa wszystkim i znaczy... No, na tym polega praworządność, że ludzie podlegają wyrokom, ale okazuje się, że jest grupa, która jest i ty też, żebyś się nie ważył tego wyroku stosować, pani Gosek. Szanowni państwo, no będziemy oczywiście tej sprawie się przyglądać, bo wsłuchując się w takie dość agresywne tony przynajmniej części uczestników Komisji do Spraw Pegasusa, no to można się spodziewać rzeczywiście dość szybkich reakcji. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Robert Sitnik, wicewojewoda mazowiecki Polska 2050 w połączeniu. Pan senator Piotr Woźniak z Lewicy w połączeniu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Marek Szewczyk z Konfederacji, pan poseł Mariusz Gosek z Prawa i Sprawiedliwości. Byli państwa i moimi gośćmi. Szanowni państwo, za chwilę prezes Instytutu Pamięci Narodowej, bo Instytut Pamięci Narodowej też został wpisany na listę rosyjskich wpływów w Polsce. Bardzo ciekawa sytuacja. Będziemy zaraz na ten temat rozmawiać. Jak to jest, że IPN stał się rosyjskim wpływem w Polsce? To już dosłownie za moment.